Cześć z tej strony Grzesiek. Witam was na moim kanale. Witam w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie postać kierującego działaniem ratowniczym, czyli potocznie zwanego KDR. -em. Opowiemy sobie o tym, jakie zadanie ma ten KDR, jak się zostaje KDR-em na miejscu zdarzenia oraz opowiemy sobie o tym, jak wygląda funkcja dowódcy i KDR-a w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o kierującego działaniem ratowniczym, to bardzo często oglądając różne zdjęcia w internecie, przeglądając filmy czy oglądając po prostu relacje z jakiegoś zdarzenia, które jest prowadzone przez Państwową Straż Pożarną, możemy zobaczyć, że jeden z funkcjonariuszy ma na sobie kamizelkę z napisem kierujący działaniem ratowniczym. Kim zatem jest ta osoba? Jak już sama nazwa wskazuje, jest to osoba, która kieruje działaniem ratowniczym, tym obecnym, na którym się znajduje. Jest ona dowódcą tego zdarzenia, jest ona po prostu szefem tego zdarzenia. Więc jeżeli Chcemy rozmawiać z dowódcą danego zdarzenia. Bardzo często inne służby, które przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, takie jak Policja czy karetka, bardzo często chcą rozmawiać z dowódcą, z, dowód z kierującym działaniem ratowniczym i wtedy oczywiście wiedzą do kogo mają się pokierować, ponieważ jest to osoba, która się wyróżnia, ponieważ posiada tą wcześniej wspomnianą, wspomnianą kamizelkę. A, jak, a jeżeli nie jest polu widzenia, to oczywiście inny Strażak pokieruje tych ludzi do, do KDR-a. Jeżeli chodzi o zadania KDR-a na miejscu zdarzenia, to wrócimy się trochę do tego, o czym mówiłem w odcinku dotyczącym zadań i obowiązków dowódców zastępu. Tutaj te zadania będą dokładnie takie same, ale chcę, żebyście wiedzieli, że nie w każdej sytuacji dowódca zastępu będzie KDR-em na miejscu zdarzenia. O tym sobie opowiemy dalej, o tym jak się zostaje KDR-em na miejscu zdarzenia. Co do samych obowiązków, tak jak już wcześniej mówiłem, on tą akcją dowodzi. I on odpowiada za osoby biorące udział w tym zdarzeniu, zarówno strażaków, jak i osoby, które są w tym zdarzeniu poszkodowane. Bierze udział za mienie, które znajduje się na terenie tego zdarzenia. No i oczywiście dba o to, żeby to wszystko było przeprowadzone w sposób bezpieczny i dąży do tego, żeby za pomocą ludzi, których ma pod sobą, zlikwidować dane zagrożenie w sposób jak najbezpieczniejszy i jak najszybszy, żeby nie doszło do eskalacji danego problemu czyli oprócz samego dowodzenia ten KDR bierze również pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje na miejscu zdarzenia. Jedną z pierwszych decyzji KDR po przybyciu na miejsce zdarzenia jest oczywiście odgrodzenie sobie terenu, ponieważ akcje straży pożarnej są akcjami medialnymi, znajduje się zawsze wokół pełno gapiów i nie możemy dopuścić do tego, żeby któryś z osób postronnych wszedł nam na teren zdarzenia. Ponieważ jeżeli by się tam coś stało, no to wtedy oczywiście ten KDR będzie obarczany jakąś winą, ponieważ to był teren zdarzenia, nad którym on jakby. Czuwał, więc dbamy o to, żeby ten teren zdarzenia był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy przy tym zdarzeniu pracują. Oczywiście jednym z takich też zadań tego kdr będzie ewentualna tam rozmowa z mediami, jeżeli na przykład pojawią się media, trzeba będzie po zdarzeniu udzielić jakiejś informacji dla różnych mediów, wtedy ten KDR jest osobą do tego, do tego wyznaczoną i on takich informacji, takich informacji udziela. Na miejscu zdarzenia, tak jak wcześniej wspominałem, będą funkcjonowały również inne służby, takie jak policja czy pogotowie, dlatego KDR też dba o to, żeby zorganizować tym formacjom odpowiednie warunki do tego, żeby równolegle z nami prowadzili sobie działanie i żeby nikt nikomu nie przeszkadzał chcę wam tylko powiedzieć, że bez względu na to czy w danym zdarzeniu bierze udział 10 zastępów 15, 5, 20 ten KDR zawsze i wyłącznie będzie tylko jeden więc na miejscu zdarzenia może dowodzić tylko i wyłącznie jedna osoba jak zatem zostaje się tym KDR na miejscu zdarzenia KDR na miejscu zdarzenia jest zawsze osoba, oczywiście Dowódca, czyli z uprawnieniami do dowodzenia, która w danym momencie prowadzenia zdarzenia jest najwyższa stanowiskiem. Co w sytuacji, kiedy na miejscu zdarzenia mamy dwie osoby, które mają to samo stanowisko? Wtedy jest sprawa drugorzędna, czyli stopień. Bierze się pod uwagę stopień. Więc jeżeli mamy dwie osoby o tym samym stanowisku, no to dowodzić będzie osoba wyższa stopniem. Wiem, że dla wielu osób stopnie są wyznacznikiem pewnej hierarchii. Wiele osób uważa, że im wyższy stopień, tym ta osoba jest ważniejsza w straży, no ale to tak nie do końca działa. Najważniejsze w tym momencie jest oczywiście stanowisko. Tak więc, jeżeli na miejsce zdarzenia przyjeżdża Państwowa Straż Pożarna, powiedzmy dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, każdy zastęp ma swojego dowódcę, no to będzie dowodził dowódca, który ma wyższe stanowisko. Jeżeli stanowiska są takie same, dowodzi osoba z wyższym. Stopniem. Jeżeli na miejsce zdarzenia przyjeżdża jeden zastęp PSP, a tam już działa OSP, no to oczywiście sprawa jest załatwiona, ponieważ dowodzi dowódca zastępu u tego wozu, który przyjechał z Państwowej Straży Pożarnej i on przejmuje pełne, pełne dowodzenie nad e, terenem działań. Jak zatem wygląda dowodzenie w Ochotniczej Straży Pożarnej? Jeżeli na miejscu danego zdarzenia, a tak się bardzo często zdarza, działania prowadzi OSP, który albo jest samo, albo po prostu czeka na dojazd Państwowej Straży Pożarnej, to tam również na terenie danego zdarzenia, które prowadzi OSP, Musi być również dowódca. Tam musi być jedna osoba, która jest tym przysłowiowym KDR. -em. Ostatnio spotkałem się z takim zdziwieniem na jednym z chyba z TikToków, że ktoś się zdziwił, że w OSP też jest KDR. Kierujący działaniem ratowniczym jest to po prostu dowódca, i w OSP też funkcjonuje coś takiego jak dowódca. Żeby dowodzić zastępem w OSP, musimy oczywiście mieć ukończony kurs dla dowódców, i taka osoba, która ma ukończony taki kurs, jeździ z przodu w OSP, jest dowódcą danego zastępu i ona dojeżdżając na miejsce. Z będzie tym przysłowiowym KDR-em do momentu przybycia pierwszego zastępu z Państwowej Straży Pożarnej. W momencie, kiedy dojedzie pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, to z automatu dowódca z PSP robi rozpoznanie sytuacji, po czym Przyjmuje dowodzenie, i wtedy to dowodzenie się zmienia, i ten KDR się zmienia. Jeżeli problem zdarzenia się rozwija, czyli zdarzenie się rozwija, powiedzmy, pożar staje się coraz większy, wymagane jest dosłanie kolejnych, kolejnych zastępów, kolejnych sił i środków. I jeżeli na, na terenie danego zdarzenia działa już, powiedzmy, dowódca zastępu PSP i są potrzebne siły i środki, Wtedy, jeżeli dojeżdżają kolejne zastępy z państwowej straży pożarnej, to jeżeli przyjedzie osoba, która jest wyższa stanowiskiem, to wtedy ta osoba przyjmuje dowodzenie i tak dalej i tak dalej. Jest rozporządzenie, w którym jest dokładnie opisane. To, gdzie kiedy przejmuje dowodzenie, nie będziemy się tutaj teraz nad tym rozwodzić. Chcę, żebyście wiedzieli, że na terenie prowadzonych działań może być tylko i wyłącznie jeden KDR i tylko jedna osoba może kierować tymi działaniami. Oczywiście ma pod sobą ludzi, ma pod sobą innych dowódców zastępu, który może wydawać polecenia, ale oficjalny meldunek będzie sporządzała tylko i wyłącznie jedna osoba, i ona będzie figurowała tam jako dowódca tej akcji. Chciałbym tu również wspomnieć o tym, że KDR. Z OSP ma takie same obowiązki, ma takie same prawa. I bierze na siebie taką samą odpowiedzialność, jak, jaką bierze KDR z PSP. Jeżeli na miejscu zdarzenia działają tylko ochotnicze straże pożarne, są osoby poszkodowane, jest jakieś duże zdarzenie, mamy problem i jeszcze nie ma na miejscu zdarzenia Państwowej straży pożarnej, wtedy ten KDR z OSP ma dokładnie takie same obowiązki jak KDR z PSP, więc bierze pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje na miejscu zdarzenia do momentu przybycia kolejnego KDR, -a. więc pamiętajcie o tym, że to jest bardzo odpowiedzialna funkcja. I musimy brać odpowiedzialność za wszystko, co się na terenie tego zdarzenia dzieje. Bierzemy odpowiedzialność za ludzi, którzy biorą udział w tym zdarzeniu, za strażaków w zamienie. Weźcie pod uwagę to, że że to również jest niesamowicie ważna funkcja i bardzo ważne jest to, żeby ukończyć szkolenie dla dowódców, ponieważ bez tego szkolenia oficjalnie nie możemy, nie możemy być dowódcami w Ochotniczej Straży Pożarnej i miejcie właśnie na uwadze to, że jest to również duża, duża odpowiedzialność prowadzić, prowadzić takie zdarzenie. Ja wiem, że zdarzenia są mniejsze, większe i że z reguły Państwowa Straż Pożarna pojawia się w miarę szybko, ale zdarzają się sytuacje, gdzie na przykład w danej jednostce PSP nie ma wolnych, wolnych zastępów więc OSP musi sobie radzić samo albo musi przez jakiś czas radzić sobie samo. Więc miejcie to na uwadze, że to jest również bardzo odpowiedzialna. Funkcja. Jeżeli chodzi o odcinek dotyczący kierującym działaniem ratowniczym, to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, pisze to w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące funkcjonowania całej straży pożarnej, możecie mi również napisać maila. Jeżeli odcinek się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli content kanału się podobał, dajcie suba, jeżeli tego nie zrobiliście. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!